punkt. I oczywiście w formule wydania specjalnego, szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Pan profesor Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Przepraszam panie ambasadorze, oczywiście przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Dzisiaj sporo falstartów. Potwierdzam, jestem w Nowym Jorku. Tak jest, wszystko się zgadza. Ostatnio gościem Telewizji Republika był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, a ponieważ o NATO dzisiaj było tak dużo, więc to NATO siłą rzeczy się ciśnie na usta, ale o Organizacji Narodów Zjednoczonych również pan prezydent, zresztą i Rzeczpospolitej Polskiej, i prezydent Joe Biden mówili bardzo dużo, ale panie profesorze, panie ministrze, te dwa wystąpienia, bo tak naprawdę one się przenikają, czyli wystąpienie w Kijowie i wystąpienie prezydenta Joe Bidena w Warszawie. Dzisiaj wielokrotnie Joe Biden odwoływał się do swojego wystąpienia w Kijowie. To może na początek, jaka jest w ogóle symbolika tych dwóch wizyt, tych dwóch miejsc, Kijów, Warszawa, a tak naprawdę to Polska, Kijów i Warszawa. Tak, to jest jedna wizyta, tak trzeba ją patrzeć na tę wizytę dwuetapowa. Jedna to początek, czyli wyjazd na front, wyjazd do miejsca, gdzie toczy się wojna, i później w Warszawie przyjazd do miejsca, które dzisiaj jest kluczowym zapleczem dla światowej, międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, które jest państwo najbardziej istotne, które wskazuje prezydent USA jako na przykład kraju, który powinien także być wzorem dla innych państw, jak należy się wobec tej wojny zachować. To jest bardzo znaczące, że przecież zarówno prezydent Zełenski, żeby udać się do Waszyngtonu, przejechał przez Polskę, dzięki Polsce mógł się udać do Waszyngtonu, prezydent Biden, żeby mógł się udać do Kijowa, przyjechał do Polski, z Polski udał się do Kijowa. To pokazuje, jak bardzo kluczowa jest dzisiaj rola Polski i w zakresie tej pomocy właściwej jako takiej, czyli przekazywania pomocy wojskowej Ukrainie, w zakresie pomocy humanitarnej dla Ukrainy, w zakresie pomocy uchodźcom, ale także po prostu jako linia życia dla Ukrainy. Bez Polski Ukraina by po prostu tę wojnę już przegrała. A czy w ogóle ten pobyt w Kijowie, pojawienie się prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie jest dla pana ministra zaskakujący i jakim on jest sygnałem też bezpośrednio dla Rosji? Bo on jest też sygnałem do Federacji Rosyjskiej. To był bardzo ważny sygnał mówiący o tym, że Ukraina jest wolnym, niepodległym, suwerennym państwem. I to jest wizyta w związku z tym przywódcy najsilniejszego państwa świata w drugim suwerennym państwie. Także inaczej mówiąc, rosyjskie zapędy, żeby Ukrainę podbić, się nie udadzą. Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i prezydent Biden powiedział swoją wizytę, także z symboliką tej wizyty, że ma prawo także być częścią wspólnoty wolnego świata, wspólnoty Zachodu. Tak? To jest bardzo wyraźne powiedzenie, tak, to Ukraina to nie jest część Rosji, to nie jest ziemia niczyja. To nie jest kraj, który można sobie po prostu najeżdżać. To jest część naszego wolnego świata i będziemy jej bronić, bo bronimy także po prostu zasad wolnego świata. Dzisiaj to powiedział bardzo wyraźnie w Warszawie i to jest, wydaje mi się, najważniejsze przesłanie tego wystąpienia warszawskiego z kolei, bo Amerykanie lubią jasny komunikat. I ten komunikat dzisiaj z Warszawy brzmi, to jest konflikt agresji z wolnością, to jest konflikt uzurpacji z prawem. To jest konflikt, nigdy nie możemy z niego się wycofać, bo to jest rzecz dla nas fundamentalna. Ten konflikt jest konfliktem dla przyszłości świata rozstrzygającym, bo to jest konflikt między wolnością i niewolą. To oznacza, że Ameryka nie zrezygnuje z pomocy Ukrainie, Ameryka nie zrezygnuje z pomocy i współpracy z Polską i gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, bo Ameryka postrzega tę wojnę jako coś istotne starcie dwóch wartości dla Ameryki fundamentalne. Tak? I to jest to, co powiedział dzisiaj Joe Biden w Warszawie. Panie ambasadorze, to jest też tak, że Joe Biden podkreślał, mówił to także w Kijowie, w Warszawie to rzeczywiście w bardzo jasny i otwarty sposób wybrzmiało, że jeżeli Putin liczył na to, a wiemy, że liczył, zresztą nawet z dzisiejszego wystąpienia prezydenta Federacji Rosyjskiej, które miało miejsce kilka godzin wcześniej, wiemy, że nadal liczy.
to wiemy o tym, że Federacja Rosyjska liczyła na wyczerpanie sił i determinacji, bo tu pewno przede wszystkim chodzi o determinację Zachodu. Joe Biden mówi, że takie liczenie na to, czy obstawianie tego jest po prostu błędem, że Putin się pomylił, że Zachodowi, Stanom Zjednoczonym, NATO starczy determinacji, starczy sił. Nie zmęczymy się, nawet takiego określenia użył prezydent Stanów Zjednoczonych, pomagając Ukrainie w tej wojnie. I jak pan ambasador ocenia tę deklarację? Pan przed chwilą powiedział, że Amerykanie lubią takie bardzo otwarte przekazy. No to też jest bardzo jasny przekaz i on jakby wprost koresponduje z tym dzisiejszym wystąpieniem Władimira Putina. No właśnie, to jest po pierwsze przekaz jasny, że to my mamy pozytywną ofertę dla świata. To było też bardzo dzisiaj ważne, że prezydent Biden powiedział, to nie jest kwestia wyłącznie negatywnego zachowania, czy to jest jakby walki z imperializmem rosyjskim. To jest także starcie dla nas, naszego pozytywnej oferty dla świata z tą negatywną, jaką niesie ze sobą rosyjski imperializm. W związku z tym my jesteśmy po stronie pozytywnych wartości. A po drugie, rzeczywiście, jeśli tak opiszemy ten konflikt, jako konflikt o fundamentalną zasadę świata, wolność przeciwko niewoli, to właśnie z tego ma wynikać owa determinacja, tego, że my się nie możemy poddać, bo poddalibyśmy swoje własne wartości, poddalibyśmy się siebie samych, gdybyśmy przestali pomagać Ukrainie. To jest ta gwarancja, że nie możemy się, że USA się z tego nie wycofają i my jako wspólnota Zachodu się nie możemy z tej wycofać z pomocy Ukrainie, a mało tego, że nie pójdziemy na żadne kompromisy. Tak? To też jest bardzo ważne, bo coraz częściej pojawiają się sygnały oczekiwań różnych stolic, także europejskich, że może by już tę wojnę zakończyć, może by już zawrzeć jakiś układ kompromisowy, jakiś układ z Rosją i żeby po prostu przerwać tę wojnę za wszelką cenę, za każdą cenę. Nie ma, i to dzisiaj powiedział bardzo wyraźnie prezydent Biden, nie ma takiego planu po stronie amerykańskiej, żeby szukać dzisiaj jakiegoś porozumienia z Rosją kosztem Ukrainy czy kosztem naszej części Europy, bo pamiętajmy, że Putin na początku tej wojny wysyłał roszczenia nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec naszej części Europy. W związku z tym to jest bardzo ważne, że jeśli postawimy tę wojnę w takich kategoriach starcia wolności z niewolą, no to nie ma miejsca tutaj na żadne kompromisy, sprzedawanie porozumienia kosztem tych wartości, czyli kosztem także naszym jako regionu świata. Panie ambasadorze, to jeszcze jedna bardzo ważna deklaracja. Ona też padła w Kijowie, ale też mam wrażenie, bo chyba to tak było, że ta Warszawa była i to przemówienie warszawskie było takim głównym przemówieniem i było tak naprawdę podsumowaniem też tej wizyty kijowskiej. Stąd te treści się przenikają cały czas. Zapowiedź osądzenia. Jasna deklaracja osądzenia, zresztą jasna deklaracja też, znaczy jasne nazwanie tego, co robi Federacja Rosyjska na Ukrainie. W Kijowie również mowa była o tym, że ONZ w tym kierunku już podejmuje działania. I w takim razie ja pytam o tę aktywność, o której mówił pan prezydent Biden na forum ONZ. Właśnie, to jest niezwykle brutalna wojna. Powiedzmy sobie wprost. To jest wojna, która ma ze sobą wszystkie elementy takich tych najbardziej brutalnych wojen światowych poprzednich, pierwszej, drugiej wojny światowej, ostrzeliwaniem się przez okopy, artylerią, duże straty ludzkie. No i to, co znamy z horroru i rosyjskiego imperializmu z wieków ostatnich, czyli mordowanie ludzi, wywożenie w głąb Rosji, porywanie dzieci. To wszystko ma miejsce, gwałcenie kobiet, to wszystko ma miejsce w czasie tej wojny. To jest niezwykle, niezwykle brutalna agresja. Jak to znamy to powiedzenie, jeśli Rosja przestanie strzelać, to osiągniemy, to będzie pokój. Jeśli Ukraina przestanie walczyć, to nie będzie Ukrainy. Tak? Jeśli Rosja przestanie walczyć, nie będzie wojny. Jeśli Rosja przestanie walczyć, jeśli Ukraina przestanie walczyć, nie będzie Ukrainy. Więc to jest tak, że to rzeczywiście jest starcie egzystencjalne dla samych Ukraińców, ale także właśnie dla świata,
jest to starcie tych wartości i zasad tego brutalnej agresji imperialnej Rosji przeciwko krajowi, który jest ofiarą i który i przez te zbrodnie, które toczą dzisiaj na terenie Ukrainy, rzeczywiście jest to wojna, która wymaga potem osądzenia i zadośćuczynienia. To jest to, co będzie niedługo, mam nadzieję, w tym tygodniu przyjętą rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pracujemy nad tym obecnie. Tutaj do nas przyjeżdża do Nowego Jorku pan minister Rau, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, który ma zakończyć się przyjęciem rezolucji właśnie na temat pokoju, ale ta rezolucja ma bardzo wyraźny przekaz. Nie ma pokoju za wszelką cenę. Pokój musi być pokojem sprawiedliwym. To znaczy, jakie są warunki sprawiedliwego pokoju? Po pierwsze, tylko taki, na który zgodzą się sami Ukraińcy. To Ukraińcy będą decydować o tym, jaka będzie treść pokoju, jakie ma być porozumienie pokojowe. Po drugie, ta wojna musi być osądzona i ta wojna musi być zadośćuczyniona. Dlatego, że agresor nie może czerpać korzyści z wojny, agresor musi zapłacić za dużą wyrządzoną szkody, a zbrodniarze muszą być osądzeni. To są warunki niezbędne do tego, żeby w ogóle mówić o sprawiedliwym pokoju wobec tej niezwykle brutalnej wojny. A przede wszystkim tylko pokój, na który się zgodzą sami Ukraińcy, dobrowolnie jest możliwy do przyjęcia przez społeczność międzynarodową jako sprawiedliwy pokój. To jest sens rezolucji, którą przygotowujemy teraz tutaj w ONZ. To mam nadzieję będzie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne. Panie ambasadorze, w ciągu ostatnich tygodni przedstawiciele Białego Domu dość często na forum publicznym wypowiadają się na temat zagrożenia, którym jest współpraca wojskowa Chin z Federacją Rosyjską, czyli wsparcie Chin bronią, przepraszam, wsparcie ze strony Chin, ale w kierunku Federacji Rosyjskiej bronią i w ten sposób no też rozumiem dołączenie się w jakimś wymiarze już takim pomocowym, militarnym do wojny przez Chińską Republikę Ludową. Jak pan patrzy na to zagrożenie? To jest jeszcze jedna płaszczyzna, bo pamiętajmy o tym, że my oczywiście najwięcej dzisiaj mówimy w sposób naturalny na temat tego bezpośredniego naszego regionalnego kontekstu, takiego, który dotyczy po prostu bezpieczeństwa, wolności i suwerenności Ukrainy, bezpieczeństwa Polski i naszej roli tutaj przede wszystkim właśnie jako tej ostoi, tego gwaranta, tego najmocniejszego filara, tej skały, na której dzisiaj opiera się cała koncepcja bezpieczeństwa regionalnego i te też więzi atlantyckiej w naszym regionie. Natomiast ta wojna ma także konteksty globalne. Jeden to oczywiście jest kontekst globalnego południa, z tego w jaki sposób ta agresja jest przedstawiana przez Rosję i tego dotyczyło także dzisiaj wystąpienie Putina w Moskwie jako narracja fałszywa, dezinformacja, fałszywa narracja, propaganda, która skierowana jest właśnie do globalnego południa, mówiąca o tym, że Rosja jest ofiarą w tej wojnie, to pierwszy raz widzę, żeby ofiara była agresorem, no ale to jest już semantyka komunistyczna, którą prezentuje Moskwa dzisiaj. Natomiast jest ta cała dyskusja wobec globalnego południa o tym, że ta wojna jest wojną, która jest przez Zachód wywołana, przez agresję, imperializm zachodni z kolei, kompletne odwrócenie znaczeń, odwrócenie pojęć. I jest też ten kontekst dużej szachownicy, czyli starcia globalnego między mocarstwami. Tutaj rzeczywiście jest Chiny są kluczowym, trzecim partnerem tego globalnego starcia potęg wokół tej wojny. Chiny, jak się wydaje, przynajmniej do tej pory, nie przekroczą granicy, która by była granicą wywołującą realny konflikt chińsko-amerykański. Natomiast oczywiście mniej lub bardziej jawnie będą wspierać osłabienie Zachodu, żeby Zachód z tej wojny nie wyszedł zbyt mocny, tak? Żeby Ameryka z tej wojny nie wyszła zbyt mocna. To jest interes chiński dzisiaj. Nie konfrontacja ze Stanami, bo NATO nie sądzę, żeby Chiny były dzisiaj gotowe i żeby chciały tego, takiej otwartej konfrontacji zbrojnej dzisiaj w tym momencie wywołać z Zachodem. Natomiast natomiast pomoc taka, która by powodowała, że Zachód z tej wojny nie będzie zbyt mocny, jest oczywiście w chińskim interesie, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Krzysztof Szczerski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, był gościem Telewizji Republika. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam, panie profesorze. Dziękuję. Dobry dzień dzisiaj dla Polski. Dobry dzień naprawdę. I gratuluję wszystkim, którzy tę wizytę przygotowywali w Warszawie. Dobry dzień.
Szanowni Państwo, my oczywiście ten dobry dzień dla Polski i dla Ukrainy również będziemy dalej komentować już za moment. Pan profesor Piotr Grochmalski będzie Państwa i naszym gościem.